przerwę w nauce rozpoczyna ponad 9,5 tysiąca uczniów suwalskich szkół. Do klas wrócą za 10 tygodni. Ponad 4,5 tysiąca uczniów podstawówek, niemal 2 tysiące gimnazjalistów oraz ponad 3 tysiące uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończy kolejny rok szkolny. Swoich gimnazjalistów pięknie żegnała Ewa Brzozowska, dyrektor zespołu szkół nr 8. Jest takie. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Moi drodzy, dla Was to dzisiejsze spotkanie jest pożegnaniem ze szkołą i myślę, że z takim żeniem serca oczekujecie, co Was spotka jeszcze w tym roku w szkołach ponadgimnazjalnych, a od już przyszłego roku w szkołach ponadpodstawowych, w których rozpoczniecie naukę od września. Wielu z Was już dzisiaj zaplanowało, myślę, że długo myśleliście, gdzie zaniesiecie oryginalny świat. A jeszcze tak niedawno, jak mi się wydawało, że pierwszy dzień w szkole trzeba potem tylko co przyszliście tutaj do nas na spotkanie w tej sali gimnastycznej. Część gimnazjalistów jest pierwszym z trzech roczników zamykających kształcenie gimnazjalne w polskim systemie oświatowym. Dzisiaj, jak co roku zresztą, żegnam Was w trzecie. Jedna z trzech klas to nie powiększymy się już 1 września, a co roku będzie nas coraz mniej, moi drodzy. W tym roku odchodzą trzecie klasiści, a w przyszły rok mamy obecne drugie, no i kolejne klasy pierwsze za 2 lata jako ostatnie roczne gimnazjum opuszczą góry naszej szkoły. Od 1 września będziemy szkołą podstawową numer 2, a gimnazjum wygaszać. Pełne wygaszanie gimnazjów zakończone zostanie za 2 lata. Od września nie będzie już klas pierwszych. Ci, którzy według dotychczasowego systemu mieli do nich trafić, będą uczniami klas 7 w szkołach podstawowych. Zmiana także dotyczy kształcenia w liceach. Od września będą to szkoły 4-letnie. Za 2 lata trafi do nich rzesza uczniów, którzy skończą gimnazja jako ostatni rocznik szkoły gimnazjalnej i absolwenci 8 klas podstawówek. Z kalendarza szkolnego zniknie sprawdzian, do którego przystępowali uczniowie klas 6, ale egzamin gimnazjalny odbywał będzie się jeszcze przez 2 lata. Zamiast sprawdzianu szóstoklasisty do kalendarza włączony zostanie w 2019 roku egzamin kończący edukację w szkole podstawowej. Jeszcze nie jest wiadome, jak będzie się odbywał. Nic nie zmieni się w edukacji przedszkolnej. Na najmłodszych 1802 suwalskich przedszkolaków wakacje również rozpoczynają się dzisiaj. Koniec roku szkolnego to także początek urlopu dla nauczycieli. W suwalskiej oświacie pracuje ich 1200, z czego 141 w przedszkolach. A teraz kanikułę, czas zacząć. Pozostaje nam tylko przyłączyć się do życzeń, jakie złożyła w ostatnim dniu roku szkolnego Ewa Brzozowska. Na pierwszym wszystkich się zarówno nauczycielom, do nowego roku szkolnego, żebyśmy z nową energią, z nowym spojrzeniem, może i z obrania nowego punktu i celu w życiu przyszli 1 września do szkoły.